Cześć, tu Paweł z BalticBHP.pl, odcinek numer 47. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować produkt na trochę chłodniejsze dni niż ten, który był dzisiaj. Tu w Nowej Soli było dzisiaj prawie 30 stopni. Był upał niemiłosierny, nie było słońca, słońce było za chmurami, ale czuć było każdy stopień powyżej 25. Ten produkt na pewno przyda się na trochę chłodniejsze dni, gdy temperatura trochę spadnie. Musielibyście go nałożyć na siebie, żeby zrozumieć, jak przyjemny i delikatny jest to materiał. Jest to materiał polarowy, mikropolarowy w dodatku. Dzięki temu jest bardzo, bardzo delikatny, nie tak jak zwykły ostry polar. Naprawdę jest bardzo fajny. Oczywiście co w Straussie już jest, o czym już się zdążyliśmy przekonać i każdy użytkownik zdążył się o tym przekonać, że te rozmiary, ja mam na sobie rozmiar M, a ja wcale nie jestem taki mały, mam prawie 1,90 m wzrostu, nie jestem też jakiś super szczupły, co widać po filmikach, nie mam jakiejś zbytnio atletycznej sylwetki, ale ten polar nie jest jakiś bardzo opięty, rękawy też nie są, zobaczcie, na mnie jakoś super przykrótkie, chociaż jest to, tak jak mówię, rozmiar M. Chociaż jak zapnę go pod szyją, to czuję już tutaj takie delikatne, nie czułbym się w nim komfortowo. Ale dobra, nie będę mówił o rozmiarach, trochę powiem o bluzie. Bardzo fajna kieszonka tutaj na piersi, dość głęboka, zmieści się powiedzmy cała moja dłoń w niej. Zapinana oczywiście z zamkiem, z taką końcówką, do której już nas Strauss przyzwyczaił, to jest akurat klucz płaski, bardzo fajny, w kolorze takim żarówiastym. Duże logo na lewym rękawie, żeby przypadkiem nikt nie pomylił tej bluzy z żadną inną. Dwie fajne, dość duże kieszenie, fajnie wykończone w środku, po bokach. Oczywiście też zapinane z tymi fajnymi, tutaj klucz płaski, czy tam jakiś francuski nawet, a tutaj jakieś szczypce. Oczywiście można dokupić inne końcówki tych zamków w różnych kolorach, w zależności od tego, jaki kolor Wam się podoba. Co jeszcze więcej? No, materiał jest to 100% poliester, nie ma się to oszukiwać. Producent mówi, żeby najlepiej prać go w temperaturze 30 stopni, nie więcej, więc żeby zachował te swoje wszystkie właściwości. Super lekki, oddychający, jak na polar. Co ciekawe, rękawy są fajnie wykończone, bo nie jest to polar, przy którym będziemy czuli ten polar od środka. Jest taka fajna, miękka, delikatna podszewka, bardzo śliska, co daje taki fajny komfort. Oczywiście seria Motion 2020 dla użytkowników Straussa. Myślę, że będzie to wszystko co trzeba powiedzieć. Więcej oczywiście kaptur w tej bluzie dość spory i obszerny. Ja mam dość sporą głowę i na mnie są dobry, nawet dobrze mógłbym się w nim zakamuflować, więc tak. Powiem Wam, bluza, fajny produkt na chłodniejsze trochę dni. Bardzo, bardzo wygodny, miękki, fajnie rozciągający się we wszystkich płaszczyznach. Nie ma takiego uczucia, że macie na sobie jakąś sztywną bluzę, która mogłaby krępować ruchy. Mimo to, że to jest rozmiar M, ja czuję się w tym naprawdę dobrze, chociaż myślę, że L-ka by była dla mnie lepsza. Jeżeli podoba Wam się ten produkt, tutaj pod spodem będzie załączony link, gdzie możecie sobie poczytać więcej o tym produkcie, możecie sobie zobaczyć jego zdjęcia. Będą na pewno zdjęcia z bliska, gdzie będzie widać dokładnie strukturę tego materiału, bo nie wiem, czy kamera da radę tu wyostrzyć. O, nawet nie jest tak źle. Widzicie takie fajne, ozdobne jeszcze przeszycia dodatkowo na tym materiale i te fajne, kolorowe końcówki zamków. Obserwujcie nasz kanał na YouTube, gdzie codziennie staramy się prezentować Wam jakieś fajne produkty. Nie skupiamy się tylko na Straussie, przewijamy Straussa z innymi fajnymi markami. Jest to Snickers, jest to Dassi, jest to Base od niedawna. Myślę, że wszystko, co prezentujemy tu Wam, będzie Was ciekawiło dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!